Nowy rok zaczął się w najlepsze, a tu jeszcze nie mieliśmy żadnego meczu Realu z Barceloną. Co się dzieje? W poprzednim grali 8 razy, a tutaj na szczęście los sprawił, że wszystko zostanie naprawione już w najbliższą środę na Santiago Bernabéu. Kolejne El Clasico, pierwsze z wielu zapewne w tym roku, bo kto wie, czy obie drużyny nie spotkają się w którejś z faz Ligi Mistrzów, ćwierćfinale albo półfinale, a może dopiero w wielkim finale w Monachium. Na razie znów w Pucharze Króla, znów na Santiago Bernabéu, dopiero co grali ze sobą w grudniu, było 3-1 i kiedy dochodzi do starcia tych dwóch drużyn, trudno stawiać na kogoś innego niż na Barcelonę. Pamiętamy, że przed tym grudniowym spotkaniem wydawało się, że to Real jest faworytem. Wszyscy tak mówili, łącznie z Pepem Guardiolą. 10 wygranych z rzędów, no ale okazało się, że co innego 10 meczów z jakimkolwiek innym rywalem, czy w Lidze Hiszpańskiej, czy w Lidze Mistrzów, a co innego mecze z Barceloną. Barcelona może stracić punkty z kimkolwiek, ale na mecz z Realem zmotywuje się wyjątkowo, mimo straty tej bramki. Pamiętamy, w pierwszych sekundach Real nie był w stanie tego wykorzystać. Nie był w stanie tego wykorzystać Cristiano Ronaldo, mimo że miał świetne sytuacje na podwyższenie, na 2-0, potem na 2-1. I właśnie spotkałem się nawet z takimi głosami z samej Hiszpanii, z samego Madrytu, że by tym razem, bo co nowego musi zrobić Jose Mourinho, żeby spróbować wygrać. Barcelona zagra po prostu tak samo. Być może zmieni się w porównaniu z ostatnim Grand Derby to, że Carles Puyol zagra od początku na prawej stronie, żeby od początku wyłączyć absolutnie Cristiano Ronaldo. W poprzednim spotkaniu zaczął grać tam od 20 minuty i właściwie wówczas gra Portugalczyka się skończyła. Natomiast co może zrobić Jose Mourinho? Otóż niektórzy namawiają go, żeby posadził Portugalczyka na ławce rezerwowych. No byłby to absolutny szok dla całego futbolu, no najdroższy piłkarz świata, ale zobaczmy, ile razy on już zawiódł właśnie w meczu z Barceloną. Właściwie poza tym jednym meczem w finale Pucharu Króla, gdzie strzelił w dogrywce zwycięską bramkę, we wszystkich innych meczach był w cieniu nie tylko Leo Messiego. No po prostu nie był sobą, tak jak w tych dwóch sytuacjach ostatniego El Clasico, które w meczu z każdym innym rywalem na 100% by wykorzystał. Przecież to wystarczyło tylko dostawić nogę, trafić celnie do bramki, nie udało się. Myślę, że to leży gdzieś głęboko w jego psychice i jeżeli Jose Mourinho, który jest świetnym psychologiem, nie jest w stanie tego zmienić, to być może rzeczywiście, tak jak radzą niektórzy, zagrać z przodu Iguainem, Benzemą, Mesutem Ozilem, Xabim Alonso i Marcelo przesuniętym do pomocy, który wspomagałby defensywę. Może jest to jakiś pomysł. Ja myślę, że jednak to jest zbyt wielkie ryzyko nawet dla Jose Mourinho. No, jeżeli się sadza na ławce Cristiano Ronaldo, no to ma to wielki wpływ już później na cały sezon i po prostu myślę, że po raz kolejny dostanie zaufanie. No, wyobraźmy sobie, który z nas by się zdecydował na taki ruch. Wiele jest różnych teorii, jak Mourinho zagra. Marca na przykład twierdzi, że 3 obrońcami zaledwie. Nie chce mi się w to wierzyć. To jest jakaś chyba ściema płynąca z zaprzyjaźnionej madryckiej gazety. Natomiast wśród tych wszystkich ustawień prawdopodobne wydaje mi się to z finału Pucharu Króla, no z Pepe grającym w pomocy, który tak bardzo wtedy, pamiętamy, były momentami długie takie fragmenty gry, gdzie Barcelona była bezradna. Piłkarze Realu doskakiwali od razu po stracie piłki. Messi, nie wiem, dostał 2 podania od Xabiego czy Iniesty. Barcelonie podcięto wówczas skrzydła. To był jeden mecz, w którym absolutnie ona pozwoliła się zdominować przez taktykę Jose Mourinho i nie wiem dlaczego później już Mourinho tej taktyki nie próbował. Wydaje mi się prawdopodobne, żeby właśnie Pepe, który jest filarem defensywy, ale żeby dać szansę młodemu Varane, młodemu Francuzowi, przed którym jest wielka przyszłość, ale który już teraz pokazuje wielki talent, a właśnie dać Pepe do środka pomocy, zagrać tą tak zwaną trywotę, jak to mówią Hiszpanie, obok Xabiego Alonso i Lassa, bo kontuzjowany jest Sami Khedira. Marcelo rzeczywiście w wielu ustawieniach pojawia się w pomocy z Lassem grającym na lewej obronie. W każdym bądź razie wszyscy czekamy na jakiś kolejny gest Jose Mourinho. Pamiętajmy, że w jakiej formie, moim zdaniem nie ma co patrzeć na ligę, na to, że Real tak bardzo męczył się z Majorką w ostatniej kolejce, że Barcelona szczęśliwie uratowała zwycięstwo z kolei z Betisem, że pozwoliła prowadząc 2-0 wyrównać. Kiedy przychodzą grand derby, to wszystko nie ma znaczenia. To są dwa zupełnie wyjątkowe mecze i chociaż taki przygaszony, nieawanturujący się Jose Mourinho podczas tej porażki 1-3 na Santiago Bernabéu, to zachowanie pokazało, że on inną drogą chce. Wie, że Barcelonie w bezpośrednim pojedynku nie pokona, ale może wygrać tytuł mistrza Hiszpanii i chyba, ale z drugiej strony trudno oczekiwać, że odpuści mecz, że nie będzie próbował właśnie jakimś nowym ustawieniem, nową taktyką u siebie wygrać z Barceloną. Gdybym miał obstawiać wynik, znów postawiłbym na Barce, która popełnia błędy w defensywie, więc jakiegoś gola Realu wierzę, ale też wierzę w geniusz kolejny Leo Messiego, dopiero co jego 2 gole uratowały to zwycięstwo z Betisem, więc Alexis też jest w świetnej formie, więc stawiam 2-1 na Barcelonę. Ale też i inne bardzo ciekawe mecze są w Pucharze Króla, na przykład derby Walencji, nie grand derby i nie te co od lat, czyli z Villarrealem, ale z Levante, z zaskakującym przez moment liderem Ligi Hiszpańskiej. Jest to mecz trzeciej drużyny z czwartą. Walencja dopiero co skompromitowała się na własnym stadionie Mestalla z Racingiem, z Sociedad. Tak, to 0-1 z Realem Sociedad. Tak, 0-1 przegrała u siebie z Realem Sociedad. Oczywiście w derbach wstępują nowe siły, ale Levante, pamiętajmy, to jest ich pierwszy ćwierćfinał Pucharu Króla od 70 lat. Ostatni raz w 1941. Drużyna takich niechcianych gdzie indziej, niedocenionych. Stawiam na remis 1-1. Też ciekawy będzie mecz Athletic Bilbao z Majorką. Z Majorką, którą, jak wspominaliśmy, tyle sprawiła problemów Realowi w ostatniej kolejce. Prowadziła do przerwy, dopiero po interwencji w szatni Mourinho podkręcił tempo i Real ten mecz wygrał. Ale z drugiej strony Bilbao 3-0 u siebie na El Catedral. Stawiam więc na 2-0 dla Bilbao. Właśnie Bilbao pokonało u siebie 3-0 Levante. Stawiam na 2-0 w starciu z tą ciekawie grającą Majorką, ale jednak jak popatrzymy na tabelę Ligi Hiszpańskiej, to jest tam między obiema drużynami przepaść aż 10 pozycji.